Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Ostatnio na Latającej Kawce rozmawialiśmy i omawialiśmy sceny ze znanych filmów, takich jak Ozark, czy Znaki, filmów, które można obejrzeć na platformie Netflix. I dzisiaj, idąc tą drogą, mam takie natchnienie, żeby pokazać Wam parę scen, które stosowałem zarówno w swoich montażach, jak i poszczególnych epizodach na YouTubie. I chciałem podzielić się tymi scenami, one są dość proste, ale skuteczne, czyli fajny efekt można uzyskać bardzo prostą techniką. Chciałem pokazać i trochę takich uwag przekazać Wam też behind the scenes, czy jak je kręciłem, jak je wykorzystałem też. Mam nadzieję, że będzie to materiał dla Was pomocny i wzbogaci też montaże, ujęcia, dlatego że można tego typu ujęcia zrobić każdym dronem, nie wymagają one specjalnego sprzętu czy zaangażowania nie wiadomo jakich środków. Zatem do dzieła, słuchajcie, nie marnujemy więcej czasu, przechodzimy do dzieła. Numer 10 to jest Spotlight. Bardzo fajne ujęcie, kiedy śledzimy dany obiekt w kadrze, a nie przemieszczamy się samym dronem. Jedyne co, to gimbal śledzi lub też dron skręca się, w zależności od tego, czy mamy funkcjonalność Spotlight już w inteligentnych trybach, czy też nie. Możemy to zrobić albo w automacie, albo ręcznie. Zobaczcie na to ujęcie. To, co jest fenomenalne, że jeżeli mamy dużo przeszkód w okolicy, typu latarnie, drzewa, nie musimy wcale lecieć. Wyobraźcie sobie, że macie na przykład, nie wiem, wesele i państwo młodzi odjeżdżają, tak? Wcale nie musicie lecieć, bo wokół są latarnie, drzewa, kościół, wieża, o którą można zahaczyć. Tutaj, wykorzystując Spotlight, można naprawdę zrobić bardzo dużo. Kolejne nasze ujęcie to jest odsłonięcie, czyli dronem wznosimy się ponad obiekt. Tutaj tym obiektem jest drzewo i ujęcie jest na tyle ciekawe i fenomenalne, że jest w swojej prostocie. Pokazuje bardzo duże zmiany, a jednocześnie mamy bardzo proste ujęcie, które można wykonać praktycznie każdy. Jeżeli tutaj jeszcze byśmy mieli na przykład przejeżdżający pojazd wcześniej, można pełną historię opowiedzieć właśnie w ten sposób poprzez odsłonięcie. Jak pamiętacie, w filmie Znaki, które omawialiśmy niedawno, dokładnie taką samą technikę zastosowano. To, co tutaj można by jeszcze wzbogacić, to jest przejeżdżający samochód w tej pierwszej części, a następnie pokazane, w jakiej scenerii odbywają się dane ujęcia, dana akcja. Przejdźmy w takim razie do trójki, czyli to jest ujęcie numer 8, odsłonięcie, też bardzo fajna technika, na początku pokazujemy tylko otoczenie, a później nasz obiekt w kadrze, a następnie przechodzimy już do scenerii głównej, do obrazu głównego. Tutaj jest wjazd natomiast obiektu w dany kadr, też ciekawe ujęcie. Możemy oczywiście wydłużyć, to są techniki, które pokazałem tutaj w telegraficznym skrócie, ale jest to wjazd w dany kadr. Bardzo fajne ujęcie można zastosować, pokażę Wam jeszcze później, jaką wysokość i kąt kamery, bo to ujęcie jest akurat bardzo proste, czyli wolne przemieszczanie się w prawo, ale podobne ujęcie to jest przemieszczanie się do przodu z kamerą top down i powoli dźwignięcie lub też nabranie prędkości albo dźwignięcie gimbala. Następne ujęcie też dosyć ciekawe. To jest ujęcie numer 6. Cofamy się na bardzo niskiej wysokości, na niskim pułapie, czyli niewielkiej wysokości, i w ostatniej fazie pokazujemy nasz obiekt, czyli typowe odsłonięcie, gdzie obiekt wchodzi nam w kadr. Tym obiektem jest teraz akurat mój pies, ale za chwilę zobaczymy podobne, analogiczne ujęcie, gdzie danym obiektem jest dziewczynka, akurat moja córka. I też na początku pokazujemy właśnie scenery, a na końcu nasz główny obiekt, czyli bohatera. Kolejnym ujęciem to będzie ujęcie numer już 5, wtedy kiedy obiekt nie ma związku szczególnego z akcją, a jego obecność jest potrzebna po to, żeby wzbogacić scenę, ale jednocześnie tą ulotność podkreślić. Zobaczcie technikę numer 5. My podążamy w jedną stronę, nasz obiekt podąża zupełnie w inną stronę. Przez chwilę mamy coś wspólnego ze sobą, ale nie na długo, nie zobowiązująco. Po prostu mijamy się jak dwójka nieznajomych przechodniów. Bardzo fajna taktyka, zbliżamy się do coraz ciekawszych ujęć, to jest taktyka numer 4. Ujęcie numer 4 to jest obniżanie, czyli dokładnie przechodzimy od ogółu do szczegółu i tutaj widzimy, że nasza bohaterka dopiero w końcowej fazie
pojawia się. Następne ujęcie to będzie już ujęcie i to będą fragmenty dwa z mojego filmu pod tytułem Winter Time. Jeden z pierwszych takich montaży, które nakręciłem i zmontowałem w całości Maviciem Mini. 2.7K w 25 klatek na sekundę. I tutaj jest bardzo proste ujęcie, też stosowane między innymi w znakach, a mianowicie przejazd obiektu przez kadr. Kamera nasza z gimbalem top-down. I widzimy, że samochód spokojnie sobie przejeżdża. Tutaj oczywiście zakres dynamiczny nie był zbyt duży, można by trochę poprawić, jeżeli chodzi o wyciągnięcie szczegółów. Ale chodzi nam w tej chwili głównie o technikę. Także kamera down i następne ujęcie, które mamy, jest dość fajne i filmowe, a mianowicie my poruszamy się cały czas, zwróćcie uwagę, bez zmiany wysokości, czyli jedyne co robimy, to lecimy w lewo, prawy drążek w lewo i delikatnie lewy drążek w prawo, tak żeby uchwycić dokładnie na 2/3 ten cel, do którego podąża nasz obiekt. Tak skadrowałem to na 2/3. Mniej więcej istotą było to, żeby wejść na 2/3 i tu jest też pokazane to, jak ulotny jest nasz cel i ta akcja odjeżdża nam, czyli coś nam się kończy. To jest wykorzystywana często sekwencja czy technika do tego, żeby pokazać, jak ulotna jest dana chwila, prawda? Zobaczcie. Mamy fajny obiekt, śledzimy go i on nam odjeżdża na 2/3 i jego destynację, ten cel mamy mniej więcej w tym samym miejscu. No i numer jeden. Uważam, że jedna z ciekawszych technik, a mianowicie bardzo spokojny lot na wprost, na niewielkiej wysokości i dajemy się wyprzedzić naszemu obiektowi. Tutaj można dobrać też fajny efekt dźwiękowy, zresztą dźwięk przy tych wszystkich scenach jest kluczowy. Jeżeli połączycie te sceny z dobrym dźwiękiem, dobrze dobranymi efektami dźwiękowymi, fajną muzą w tempie, to naprawdę wychodzi rewelacja. Zobaczcie teraz na Subaru. To jest ta scena, kiedy Subaru wyprzedza nas, my podążamy dalej, bo jesteśmy ciekawi, gdzie on jedzie i ten suspens trwa dalej. Tak, to jest dokładnie ta scena, którą wyróżniłem jako numer jeden, dlatego że ona jest bardzo prosta, jednak skuteczna, ta technika jest mega skuteczna, jeżeli chodzi o opowiadanie historii. Tutaj widać pełną dynamikę, jesteśmy w stanie przejąć przynajmniej i pokazać część tej dynamiki, z jaką porusza się w terenie Subaru. Fakt, że nie będziemy poruszać się tak szybko, ale jednak redukujemy poprzez ten nasz lot do przodu też tą dużą różnicę pomiędzy Subaru a lotem samego drona. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że ten krótki materiał zainspiruje Was trochę i zmobilizuje do tych letnich, fajnych montaży filmowych i ujęć, dlatego że teraz mamy dobre warunki, jest ciepło, zmienne warunki. Zachody, burze, wschody, fajne widoki, chmury i jest duże pole do popisu. Można je strzelać pod słońce, ze słońcem. Naprawdę dużo ciekawych ujęć można zrobić teraz i życzę Wam takich kreatywnych chwil i tych wakacji, które przyniosą też inspirację dla Was, motywację do działania, ale także do podniesienia swojego poziomu i do tworzenia coraz lepszych ujęć filmowych. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!